również ubiorą, zademonstruję, pozwolę sobie nie zakładać na razie, dobrze, nie brać mikrofonu, przecież robię Państwo wyraźnie, prawda? Zademonstrujemy teraz walkę w konwencji, tak zwanych dawnoeuropejskich sztuk walki, czyli walkę na punkty, nowoczesna jest forma nowoczesnej rekonstrukcji, która jest troszeczkę podciągnięta pod zasady sportowe, żeby ułatwić nam możliwość analizy tego lub sprawdzania empirycznego. Ogólnie rzecz biorąc, zademonstrujemy tutaj dwupoziomy typowy pojedynek, którym najpierw sobie zrobimy tylko taki sparing, żebyście Państwo zobaczyli, jak wygląda to w kontrolowanej wersji. Następnie wersji takie, nie będziemy się tutaj zajmować jakby delikatnością i zaczniemy się trafiać normalnie na punkty, tak, żeby zobaczymy sobie 10 punktów. Ogólnie rzecz biorąc, tłumaczę zasady. Zasady są bardzo proste. Otóż, jakiekolwiek natarcie, jakąkolwiek część ciała, uznajemy za to po prostu punkt. Jednakże są zjawiska takie, że jeżeli ja uderzę i mój przeciwnik natrze na mnie równocześnie, o, w ten sposób, to jest okropienie ogólne. I tego po prostu nie uznajemy na razie normalnie w walce są za to kary, żebyśmy nie robili takich rzeczy, bo ktoś chce być tak samo martwy jak przeciwnik, którego trafiliśmy. Oczywiście też nie lubimy sytuacji, gdy ja uderzę, a on mnie tuż po tym trafi. To jest coś, co nazywamy uderzeniem, czyli też nie uznajemy takich ciosów, ponieważ ludzie się nie zamieniają w bąbelki po trafieniu i generalnie jeżeli go trafię, nawet jeżeli on zginie, prawda, to ta ręka i tak spadnie. W sumie jest masę ciekawych, historycznych sytuacji, w których takie rzeczy się działy na polu bitwy, w pojedynkach i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, przedstawimy dwa wzory walki. Ja będę walczył troszkę takim bardziej tradycyjną formą, tak zwanej sztuki krzyżowej, gdzie będę się starał nie bronić, chyba że to będzie miało mnie ratować tylko życie, ale będę się starał przede wszystkim przeciwdziałać każde cięciami. Czyli będę miał taki sam ruch na cięcie, jak i na obronę. Podczas gdy kolega będzie używał systemu szermierki, który też był prowadzony w Polsce, czym co ten espadon. Espadon to szermierka księżna francuska, która była uszkolona choćby w szkołach rycerskich w XVIII wieku przez francuskich szermierzy, która będzie troszeczkę inna, ponieważ będzie mocno oparta na zasłonach i zasłonie i odpowiedzi. Także żebyście widzieli Państwo, pozwolimy sobie zacząć. Thank you.
Podobnie. Po 6. Przypadkowo trafiłem bramka w głowę. Więc jestem po dwójne trafienie. Po 6. Jeszcze raz. 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9,